W tej lekcji powiem Ci jeszcze na temat formatowania daty oraz czasu. W poprzedniej lekcji mówi, omówiłem funkcje, za pomocą których możesz wyliczyć, też przeliczyć w dowolny sposób zarówno datę, jak i czas. A w tej lekcji zobaczysz, jak sformatować tak uzyskane dane, aby one były jak najbardziej czytelne nie tylko dla Ciebie, ale przede wszystkim dla Twoich odbiorców, czy też użytkowników Twoich programów. Zacznę od najprostszej z możliwych funkcji, czyli SELECT. Now aktualna data, aktualny czas. Zobacz, w tej chwili 2015 rok, trzeci miesiąc, dwudziesty dzień. No właśnie, czy to jest czytelne dla nas, czy nie lepiej byłoby zapisać to w inny sposób? No godzina, powiedzmy jest ok, 12, godzina 32 minuty, 39 sekund, z reguły jak ktoś popatrzy, to od razu wie, że 12.32, ale z tak sformatowanym rokiem, miesiącem, czy dniem bywa różnie. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam funkcja Date Format. Oczywiście Select i następnie Date format, od razu mam podpowiedź i chcę się odwołać do bieżącego daty i do oczywiście do bieżącego czasu. Czyli now, ta funkcja przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy, najpierw podajesz jakąś datę, a dopiero później podajesz, w jaki sposób chcesz ją wyświetlić. A powiedzmy, że na razie chciałbym wyświetlić, tutaj muszę podać w apostrofach, podaję to już jako string, chciałbym Wyświetlić, no właśnie co? Mogę wyświetlić na przykład tylko i wyłącznie samą godzinę, czyli procent %t. Zobaczmy, jak to wygląda. To będzie pełna godzina, minuty oraz sekundy. Jak powiedziałem sama godzina, ale tutaj chodziło mi o pełny, aktualny, bieżący czas. Jeżeli zastosuję formatowanie trochę inaczej, zamiast t użyję małe r, to tym razem uzyskuję tą notację y, angielskojęzyczną, czyli po południu przed południem. A AM, PM. Mogę też wyświetlić dowolny ze składników aktualnego czasu. Powiedzmy tak na początku, że chciałbym wyświetlić tylko i wyłącznie godziny, czyli wielka litera H i faktycznie teraz jest godzina 12. Jeżeli chciałbym wyświetlić tylko i wyłącznie minuty, no to wygląda trochę inaczej. Akurat przy minutach nie jest tam litera M, tylko litera I. Ale powiedzmy, że oddzielę sobie tylko spacją, procent, małe I i faktycznie 12.34. No tutaj mogę dać jeszcze. Jakiś znak, jakiś separator, który rozdzieli mi te poszczególne wartości, powiedzmy na przykład w ten sposób, może być to slash, ale slash to akurat bardziej stosowany jest w przypadku daty, więc myślę, że mogę pozostać choćby nawet przy jakimś dowolnym rozdzielniku. No powiedzmy, jak sformatuję sobie w taki dość nietypowy sposób. Na końcu mogę dodać sekundy. Sekundy akurat mają od własnego skrótu, czyli procent s. I bez problemu 12.35, 12 sekund, no może jednak pozostanę z tym dwukropkiem, wygląda to znacznie lepiej. Jak widzisz, możemy się tym bawić w dowolny sposób. Oczywiście mogę najpierw podać godziny, minuty, sekundy, mogę to obrócić najpierw sekundy. Tutaj kolejność jest naprawdę w zupełności dowolna. Ale spróbuję zapisać bieżącą datę oraz godzinę za pomocą takiej dość czytelnej formy dla użytkownika. Najpierw procent W. Zobacz, co się stanie, jeżeli teraz uruchomię polecenie. Wyświetlona nazwa dnia tygodnia. Piątek. OK, piątek oczywiście w języku angielskim, ale nie tak do końca oczywiście, ponieważ to skoryguje. W poprzedniej lekcji pokazywałem Ci tylko i wyłącznie zapisy w języku angielskim, a w tej lekcji trochę poszalejemy również z językiem polskim. Następnie procent D. I tym razem mam wyświetlony dzień, ale w tak dość specyficzny sposób. 20 to jest tą końcówką odmiany w języku angielskim, która świadczy o tym, że chodzi faktycznie o dzień 20. Nie mówimy 20 marzec, tylko 20 marzec. Więc tutaj w języku angielskim jest to ładnie sformatowane. Jeszcze będąc w języku angielskim, od razu że jest to w, i następnie dodaję jeszcze procent m, ale m napisane z wielkiej litery. I zauważ, w tej chwili zostanie wyświetlona nazwa miesiąca. Ok, skoro jestem przy nazwie miesiąca, to już na końcu tylko i wyłącznie pozostało mi dopisanie odpowiedniego roku i tym razem mam faktycznie piątek, 20 marzec 2015 roku. Znacznie lepiej nawet czyta mi się to w momencie, kiedy mam Ci to przeczytać, niż tak było przedtem, 2015, 03 i na końcu jeszcze 20. Dobrze, spróbujmy w takim razie coś zrobić, żeby móc tą datę wyświetlić, to formatowanie w języku polskim. I tutaj z pomocą przyjdzie mi odwołanie się znowu do zmiennych. Show Variables. I oczywiście like. I tak jak poprzednio, procent, procent tutaj będę wyszukiwał. że odwoływał się właśnie do wyświetlenia tej określonej zmiennej. Ona ma nazwę lc, podkreślenie, time, podkreślenie names. Uruchomię tylko i wyłącznie tą linijkę. I zobacz, w tej chwili ta wartość to jest EN, podkreślenie US. Co to oznacza? Że język angielski, amerykański. Tu, wbrew pozorom tego języka angielskiego w przypadku mojej skóry, jest naprawdę sporo. żebyś być nie tylko angielski, 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 amerykański, ale jakiś też chyba angielski, indonezyjski i inne. Z tego co pamiętam, były chyba cztery takie różnego typu wpisy. No mnie z reguły interesuje albo ten angielski, amerykański, albo język polski. Skoro język polski, to spróbujmy przestawić właśnie wartość tej zmiennej lcTimeNames na zupełnie inną. Żeby przestawić, musimy ustawić po prostu set, i następnie tutaj muszę podać odpowiednią wartość. Znak równości, apostrofę i pl, podkreślenie pl. Czemu to jest tak zapisywane? Tak, czy mówiłem w przypadku języka angielskiego, że najpierw ta wartość językowa, a dopiero kolejna. Okazuje się, że niektóre języki, tak jak właśnie angielski czy język rosyjski, rosyjski również ma kilka wersji. Może być rosyjski, rosyjski, ale równie dobrze rosyjski, ukraiński. Dobrze? I teraz spróbuję uruchomić te dwa polecenia. Zobaczymy, co się stanie. Zobacz, bardzo ładnie zapisane. Piątek, no 20 th trochę mi jeszcze przeszkadza. Of oczywiście mogę bez problemu wykasować, ale mam już piątek i mam marzec. W takim razie to D napisane z wielkiej litery zamieniam na małe, czyli będę miał tylko i wyłącznie kolejny numer dnia tego wybranego miesiąca. No i w tej chwili formatuję. Bardzo ładnie to wygląda. Piątek, 20 marca 2015. Oczywiście może być to jeszcze zamienione. Ten piątek mogę przesunąć na sam koniec. To naprawdę możemy w dowolny sposób to pozmieniać, czyli procent W. 20 marzec 2015 piątek. No, dla mnie to akurat jest trochę bardziej czytelniejsze niż w poprzednim przypadku. Ja w tej chwili pobieram za pomocą na, oczywiście z systemu bieżące ustawienia daty, godziny oraz e, czasu, ale tutaj bez problemu mogę również podać konkretną wartość, na przykład wpisując 2015 07 24. Zobaczymy, co zostanie wtedy wyświetlone. 24 lipiec 2005. No, akurat trafiłem w piątek. Powiedzmy zmienię na jeden dzień mniej, a no, tym razem czwartek, jak widzisz bez problemu te poszczególne formatowania działają i wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej zwracać jest właśnie użytkownikowi daty w taki sposób, żeby one były jak najbardziej czytelne. Nawet lepiej to wygląda dla oka, kiedy umieścisz na swojej stronie internetowej czy też po prostu w programie kalendarz właśnie tak sformatowany według Twoich jakichś indywidualnych potrzeb czy też wymagań. W tej lekcji to już co prawda wszystko, ale zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której powiem Ci o funkcjach agregujących.